Pecunia non olet, pieniądze nie śmierdzą, mawiali starożytni Rzymianie od rzekomo czasów cesarza Wespazjana. Zanim jednak wspomniany władca nałoży swój słynny podatek od publicznych toalet, jego krajanie zdążą już dawno poznać wartość pieniądza i rozmiłować się w mamonie, nawet kosztem interesów własnej ojczyzny. Postępującą degrengoladę moralności niegdyś zapatrzonych w ideały cyncynata Rzymian pokazuje dobrze przebieg wydarzeń z lat 111-105 przed naszą erą, podczas których Rzym będzie mierzył się z jednym ze swoich niedawnych sojuszników, Królestwem Numidii. Jego władca, król Jugurta, przez lata będzie zwodził za nos synów Wilczycy właśnie dzięki swojej głębokiej kiesie i przekupności Rzymian. Witajcie, z tej strony Aleksander z kanału Kronika Historii, a to 19 już odcinek serii Historia Starożytnego Rzymu, w którym omówimy przebieg pierwszej fazy afrykańskiej kampanii Republiki z końca II wieku przed naszą erą, zwanej Wojną Jugurtyńską. Rozsiądźcie się wygodnie i zaczynajmy. Numidia Numidią, ale sprawdźmy najpierw, co słychać w Rzymie po śmierci Tyberiusza i Gajusza. Co oczywiste, zamieszanie spowodowane działalnością braci Gracchów nie zakończyło się wraz ze zniknięciem ich ciał w odmętach Tybru. Rodzeństwo nie działało przecież w pojedynkę. Mieli oni swoich oddanych zwolenników, z których spora część zdołała uniknąć masakry z rąk krwawego trybunału Lucjusza Opimiusza ze 121 roku przed naszą erą. Stronnictwo popularów było wciąż na tyle silne, że w 120 roku przed naszą erą zdołało ono postawić przed sądem ludowym samego Opimiusza. Odbyło się to z inicjatywy Trybuna Ludowego Publiusza Decjusza Sabulo. Oskarżający podnosili kwestię legalności działań Lucjusza Opimiusza, skazującego na śmierć tysiące zwolenników Gracchów, jako że sprawy gardłowe należały do tej pory do kompetencji komicjów trybusowych. Mający poparcie Senatu oraz dawnego trybuna agrarnego, Papiriusza Carbona Opimiusz, zdołał jednak skutecznie obronić się przed oskarżeniem i uzyskać od zgromadzenia wyrok uniewinniający. Za swoją zdradę Papiriusz Carbon, jedyny żyjący członek komisji agrarnej, został nagrodzony w tym samym roku stanowiskiem konsula. Jednak o ogromnym chaosie panującym w ówczesnym imperium niech świadczy fakt, że już rok później został on oskarżony o popełnienie nieznanego dzisiaj przestępstwa przez młodego nobila o wielkim talencie oratorskim, kolejnego członka gens Licinia, Luciusza Liciniusza Crassusa. Jego wina musiała być niezaprzeczalna, gdyż dawny popular wolał popełnić samobójstwo niż stanąć przed sądem. Niektóre reformy braci Gracchów przeżyły swoich twórców, choć w nieco zmodyfikowanej formie. Przykładowo, zniesiono zakaz możliwości sprzedaży nadanych przez Komisję Agrarną działek. Bardzo szybko bowiem okazało się, że spora część szczęśliwców z plebsu nie miała za grosz smykałki do rolnictwa, przez co nie była w stanie wyżywić się z uprawianej nieudolnie ziemi. Wiele z podarowanych jugerów po 121 roku przed naszą erą wróciło zatem w ręce najbogatszych nobilów. Zmodyfikowano także Lex Rubria, czyli akt założycielski niedoszłej kolonii Junonia na wybrzeżu afrykańskim. Nie oznaczało to jednak całkowitego upadku projektu kolonizacji rzymskiej na terenie dawnej Kartaginy. Zamiast zorganizowanej akcji osadniczej w nowo założonej miejscowości, wciąż pracująca komisja agrarna dokonywała indywidualnych przydziałów ziemi w dawnej ojczyźnie Punijczyków. Kontynuowano także niektóre inne plany kolonizacyjne Gracchów, chociażby utworzenie kolonii w Tarencie. Sama komisja agrarna zakończyła swój żywot w 119 roku przed naszą erą, nie będąc już więcej potrzebną. 8 lat później, prawdopodobnie w 111 roku przed naszą erą, doszło do reformy prawa posiadania ziemi w Italii. Zrezygnowano z nadawania gruntów publicznych w dzierżawę w zamian za czynsz, oddając na własność całość owych gruntów w prywatne posiadanie dotychczasowym dzierżawcom. Zmiana ta objęła swoim zasięgiem praktycznie całą Italię, co bardzo ważne. Utrzymano także Lex Frumentaria, czyli obowiązek zapewniania przez państwo półdarmowych kontyngentów zboża dla wszystkich obywateli. Możemy jednak przypuszczać, że prawo zbożowe zostało w pewien sposób zmodyfikowane na niekorzyść plebsu, by nie stanowiło aż tak wielkiego obciążenia dla budżetu republiki.
Jak zatem widzicie, w coraz bardziej niestabilnym Rzymie warstwy rządzące miały mnóstwo roboty w kwestiach wewnętrznych. Tymczasem w samym środku tego gorącego okresu, a więc w 118 roku przed naszą erą, na dokładkę zjawia się w wiecznym mieście niejaki Adherbal, wygnany dziedzic tronu numidyjskiego, wnuk dobrze znanego nad Tybrem Masynissy, gnębiciela Kartaginy z okresu III wojny punickiej. Uzyskał on audiencję przed senatem, podczas której opowiedział on o swojej niedoli senatorom. Cytując za Salustiuszem: senatorowie, ojciec mój Micypsa, umierając, przykazał mi mieć na uwadze, że jedynie zarząd królestwa Numidii do mnie należy, podczas gdy reszta uprawnień i władza na tym terenie jest w waszych rękach. Lecz Jugurta, największy zbrodniarz ze wszystkich, jakich nosi na sobie ziemia, zlekceważywszy waszą władzę, mnie, wnuka Masynissy, mnie, który już ze względu na swoje pochodzenie jestem sprzymierzeńcem i przyjacielem narodu rzymskiego, wygnał z królestwa i z całej mej fortuny. Wobec tego, że dalsza opowieść byłaby mocno kulawa, bez wgryzienia się w kulisy numidyjskiej gry o tron z II wieku przed naszą erą, jestem zobligowany przedstawić wam jej przebieg. Pisząc to, zorientowałem się, że jeśli ktoś powiedziałby mi 2 lata temu, że z przyjemnością będę opowiadać na YouTubie o numidyjskiej grze o tron z II wieku przed naszą erą, to najprawdopodobniej bym go wtedy wyśmiał. No ale cóż, los bywa przewrotny, dokładnie tak jak przebieg numidyjskiej gry o tron z II wieku przed naszą erą. Do rzeczy. Wielki Masynissa rządził do około 148 roku przed naszą erą. Po jego śmierci królestwo Numidii zostało podzielone pomiędzy jego 3 synów. Micypse, Gulasse, którego nieopatrznie nazwałem najstarszym w odcinku o III wojnie punickiej, przepraszam za tą pomyłkę, oraz najmłodszego Mastanabala. Wykonawcą testamentu Masynissy został Scypion Afrykański Młodszy, który, co ważne, nie dokonał terytorialnego podziału sojuszniczego królestwa, lecz nowy układ sił miał się opierać teraz na rozgraniczeniu kompetencji poszczególnych następców zmarłego króla. Tak oto Micypsa otrzymał kontrolę nad administracją królewską oraz stolicą kraju, Cirtą. Gulassa został głównodowodzącym wojska, a najmłodszy Mastanabal przejął zwierzchnictwo nad sądownictwem. O 2 ostatnich braciach od czasu śmierci ojca nie wiemy zbyt wiele. Jedynie na podstawie zapisków odnalezionych w świątyni poświęconej Masynissie z miejscowości Tugga możemy wywnioskować, że od 139 roku przed naszą erą królestwem rządził już w pojedynkę Micypsa. Jednakże najmłodszy z rodzeństwa, zanim po cichu zszedł z areny dziejów, pozostawił po sobie pamiątkę w postaci nieślubnego syna imieniem Jugurta. Nikt nie mógł wtedy przypuszczać, że niepowstrzymana chuć Mastanabala będzie miała tak donośne znaczenie dla losów Numidii i Rzymu, ale o tym za chwilę. Micypsa okazał się spokojnie usposobionym władcą, dbającym głównie o sprawy wewnętrzne państwa, w szczególności jego sercu była bliska stołeczna Cirta, w której za jego czasów rozkwitł handel, co skusiło wielu italskich ekwitów, handlarzy, do osiedlenia się w mieście. Po około 30 latach pokojowych rządów Micypsa umiera. Na łożu śmierci zdążył jednak pokazać, że w kwestii sukcesji jest równie niezdecydowanym władcą jak jego ojciec. Na pewno brak jasnego prawa sukcesyjnego w Numidii odgrywał tutaj pewną rolę. Podzielił on bowiem swoje królestwo pomiędzy swoich 2 synów, Hiempsala i Adherbala, oraz Jugurtę, adoptowanego w 121 roku przed naszą erą na polecenie samego Scypiona Afrykańskiego Młodszego. Skąd taka decyzja? Otóż Jugurta okazał się być nowym wcieleniem wojowniczego Masynissy, który swoją odwagą, bystrością umysłu i co najważniejsze, bezwzględnością, przewyższał Hiempsala i Adherbala. Dostrzegał to sam Micypsa, który z obawy przed swoim bratankiem wysyłał go na różne niebezpieczne misje. Przykładowo to właśnie Jugurta stał na czele numidyjskich kontyngentów wysłanych na pomoc Rzymianom podczas wojny numantyńskiej w Iberii. Tam zyskał niezwykły poklask wśród wysoko postawionych Nubilów, którzy rozpalili w młodym Numidyjczyku żądzę władzy. Tam też przekonał się, jak bardzo łasi na łapówki są najbogatsi Rzymianie. Z tego powodu reprymendy miał mu udzielić sam Scypion Afrykański Młodszy, mówiąc mu, żeby nie przyzwyczajał się do przekupywania jednostek. W każdym razie Jugurta zrobił w Hiszpanii znakomite wrażenie i jego dokoptowanie do grona sukcesorów
było wręcz naturalnym posunięciem w obliczu utrzymania sojuszu z Rzymem. Przed śmiercią Micypsa zdołał jeszcze poukryć Jugurtę, by ten kochał braci, lecz gdy tylko powsze czasy zamknęły się oczy władcy, stało się jasne, że powieki Hiempsala i Adherbala już także niedługo pozostaną otwarte. Na pierwszy ogień poszedł młodszy Hiempsal, z którym Jugurta poróżnił się już podczas dzielenia kraju. Hiempsal został zamordowany w nocy, gdy miał nieszczęście przebywać w domu najbliższego sługi kuzyna. Po jego zgonie przyszedł czas na starszego z synów Micypsy. Wedle niezastąpionego w tym temacie Salustiusza, większość Numidyjczyków opowiedziała się za Adherbalem, lecz do Jugurty masowo napływali najlepsi żołnierze, którym imponowała postać kuzynobójcy. Po szybkim starciu Adherbal został zmuszony do ucieczki. Oczywiście za cel podróży obrał Rzym, gdzie pojawił się wygłaszając swój nieco poddańczy lament przed senatem. Problem Adherbala polegał jednak na tym, że w przeciwieństwie do poselstwa Jugurty, które również zjawiło się wtedy w mieście, prawowity dziedzic nie zabrał ze sobą wystarczającej ilości gotówki. Pamiętając iberyjską nauczkę, Jugurta zaopatrzył przedstawicieli w masę pieniędzy, która zdołała przekupić senatorów do niepodejmowania zbrojnej akcji przeciwko uzurpatorowi. W wyniku tego senatorowie zaproponowali bezpieczniacki kompromis. 10-osobowa rzymska komisja uda się do Numidii i dokona sprawiedliwego podziału królestwa. Gremium tym przewodził znany i nielubiany, przynajmniej przeze mnie, Lucius Opimiusz. Na mocy rzymskiego postanowienia ze 117 roku przed naszą erą, Adherbalowi przypadła bardziej zasobna wschodnia Numidia, podczas gdy Jugurta musiał zadowolić się zachodnią jej częścią. Przez ambicje tego drugiego, ten stan rzeczy nie mógł trwać długo. W 112 roku przed naszą erą bowiem Jugurta wyprawił się zbrojnie na ziemię swego kuzyna i obległ go w stolicy. Sporą zasługę w obronie miasta położyli jej italscy mieszkańcy, zamieszkujący Cirtę od czasów Micypsy. Oblężonym udało się także wysłać do Rzymu poselstwo, informujące o zdradzie Jugurty, które nie wskurało niczego ponad decyzję senatorów o wysłaniu do Numidii kolejnych dwóch komisji, mających rozsądzić spór. Na miejscu oblegający robił wszystko, by maksymalnie przedłużyć negocjacje z Rzymianami. Jugurta mamił posłów pięknymi słowami, zapewniając, że to on jest prawdziwym przyjacielem Rzymu i że winnym wybuchu konfliktu był tylko i wyłącznie jego kuzyn. Druga komisja pod przewodnictwem szanowanego Marka Scaurusa starała się w ostrych słowach postawić Jugurtę do pionu, lecz bezskutecznie. Poza słowną naganą nie miał on wszakże żadnego realnego instrumentu do wyegzekwowania sprawiedliwości. Gadanina trwała na tyle długo, że w końcu zagłodzona Cirta wpadła w ręce Jugurty. Zdobywca nie okazał litości, rozkazał zabić swojego brata i co niezwykle brzemienne w skutkach, również społeczność rzymską zamieszkującą Cirtę. Był to ogromny błąd, lecz niewykluczone, że żołnierze Jugurty dokonali tej masakry wbrew woli swojego dowódcy. Tak czy owak, mleko i rzymska krew się rozlały, co nie mogło być dobrze przyjęte w wiecznym mieście. Na wieść o śmierci swoich krajan, rzymski lud wpadł we wściekłość i zażądał głowy numidyjskiego króla. Miał ją przynieść do Rzymu konsul Lucius Calpurnius Bestia na czele swych oddziałów. W 111 roku przed naszą erą wojna jugurtyńska stała się faktem. Mogłoby do niej nie dojść, gdyby nie owa feralna rzeź rzymskich kupców w Circie. Jak zauważyliście, do jej czasu senatorom z grubsza było mocno obojętne, kto będzie królował Numidyjczykom, gdyż obaj pretendenci wykazywali mocno serwilistyczne zapędy względem Republiki Rzymskiej. Adherbal czy Jugurta, co za różnica, kto będzie podsyłał posiłki na rzymskie kampanie. Jednak mord na cirtyjskich ekwitach był zdecydowanym przegięciem i wymagał zbrojnej interwencji. Nie została ona podjęta jednak na wyraźne polecenie senatu, lecz pod presją wzburzonego plebsu i ekwitów, którzy chcieli koniecznie pomścić swoich braci po kupieckim fachu. Warto mieć to na uwadze. Senat pomimo śmierci braci Gracchów wciąż nie lekceważył całkowicie żądań tłumu. Temu tym razem przewodniczył kolejny energiczny trybun ludowy, Gajusz Memmiusz, który podburzył zgromadzenie plebejuszy, domagając się ukarania Numidyjczyka. Przy okazji rzucał on z mównicy antysenatorskie oskarżenia, mówiące o jugurtyńskich łapówkach wręczanych senatorom, którzy nie podjęli żadnej zdecydowanej akcji, by pomóc Adherbalowi.
Tłum pamiętający dobrze los Gracchów chętnie słuchał jego argumentów. Senat został w efekcie ludowego wrzenia poniekąd zmuszony do wypowiedzenia wojny, której prowadzić absolutnie nie chciał. Nikt jednakże nie rozważał opcji inkorporacji Numidii. Podjęcie akcji przeciwko Jugurcie było od samego początku pomyślane jako karna ekspedycja. Głównym problemem jednak było to, komu podarować tron numidyjski po wyeliminowaniu Jugurty. Wrócimy jeszcze do tego tematu. W owym czasie nie bez znaczenia było także zagrożenie rzymskiego państwa od północy ze strony barbarzyńskich plemion. Do tego również wrócimy w stosownym czasie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale od pewnego czasu w rzymskich poczynaniach wojennych zaczęła utrwalać się pewna prawidłowość. Oczywiście dzięki świetnej organizacji i zdolnościom mobilizacyjnym Rzym dalej wygrywał wojny, lecz ich początek był zawsze mozolny. Nie inaczej było tym razem, gdy tylko, mocno szacunkowe, 40 tysięcy żołnierzy bestii zjawiło się w rzymskiej Afryce, doszło do starożytnej wersji dziwnej wojny. Obie strony wojowały jakby chciały, a nie mogły. Lub bardziej na odwrót. Mogły, choć nie chciały. Choć z trzeciej strony wszyscy zachowywali się, jakby nie chcieli i nie mogli. Bowiem jakkolwiek pustynne tereny Numidii znakomicie nadawały się do walki dla lekkiej konnicy numidyjskiej, tak dla ciężko zbrojnych legionistów były to najgorsze warunki z możliwych. Zwłaszcza, że bestia zabrał ze sobą naprawdę mało wyszkoloną armię. Jedynym ciekawym wydarzeniem kampanii roku 111 przed naszą erą było zdobycie jakichś, nie wiemy niestety jakich, miasteczek numidyjskich i wzięcie do niewoli wielu zakładników. Kalpurniusz Bestia szybko zorientował się, że Jugurta nie ma ochoty na jakiekolwiek walne starcie, zapraszając Rzymian w głąb swojego terytorium, gdzie zapewne nękałby ociężałą rzymską piechotę podjazdowymi atakami swojej zwrotnej konnicy. Jeszcze w tym samym roku Jugurta postarał się zatem o wysądowanie nastrojów w Wiecznym Mieście, wysyłając przed oblicze Senatu swojego syna. Odpowiedź nobilów była jednak zdecydowana. Wojna ma zakończyć się bezwzględną kapitulacją agresywnego Numidyjczyka, a samym posłom nakazano bezzwłocznie opuścić Italię. Pomimo tego, Jugurta spróbował osobiście dogadać się z Kalpurniuszem Bestią i rozpocząć negocjacje pokojowe. I zakończyły się one sukcesem. Kalpurniusz Bestia wynegocjował warunki, na mocy których Jugurta uznawał wyższość Rzymian za cenę wydania 30 słoni bojowych oraz kontrybucji w postaci nieokreślonej ilości zboża, bydła i srebra. Zachowywał on także numidyjski tron. Cele zostały osiągnięte. Wszyscy są szczęśliwi. Można rozejść się do domów. Z rzymskiej strony uniknięto bardzo ciężkiej i długiej kampanii na pustyni, która mogła potoczyć się bardzo różnie. Z numidyjskiej zaś perspektywy, za niewysoką cenę Jugurta mógł zachować dalej swą skąpaną we krwi koronę. Świetna robota, Kalpurniuszu. Ale ostrzegam, dalsze wydarzenia w Rzymie to istna polityczna farsa. Gdy warunki pokoju dotarły do Zgromadzenia Ludowego i Memmiusza, ten natychmiast zaczął przekonywać, że była to senatorska zdrada stanu i policzek wymierzony ludowi. Że tak pobłażliwe potraktowanie mordercy nie ujdzie senatorom na sucho, że jest ono wynikiem łapówek rozdawanych nobilom przez Jugurtę. Ponownie podburzony tłum przegłosował decyzję, która nakazywała pretorowi Luciuszowi Cassiuszowi Longinusowi wyjazd do Numidii i przywiezienie stamtąd Jugurty w celu wskazania przez niego przed sądem ludu przyjmujących od niego pieniądze senatorów. Jugurta zaproszenie przyjął pod warunkiem udzielenia mu immunitetu, który otrzymał. Jak tylko proces się rozpoczął, wszyscy senatorowie wstrzymali oddech. Gdy padło jednak wreszcie pytanie o winnych łapówkarstwa nobilów, nagle rozległo się gromkie weto ze strony innego trybuna, Gajusza Bebiusza. Mocą prawa uciszyło ono zeznającego i zakończyło proces. Wysłuchujący wciąż obelg pod swoim adresem król Numidów musiał mieć zapewne niesamowity ubaw z rzymskiego systemu politycznego. Wystąpienie Bebiusza odebrano jako kolejny ewidentny dowód świadczący o hojnych łapówkach Jugurty dla najwyżej postawionych decydentów w Rzymie. Tłum był wściekły, lecz Numidyjczyka to nie przerażało. Dowiedział się bowiem, że w Rzymie ukrywa się jego kolejny kuzyn, tym razem syn Gulassy, imieniem Massywa. Podejrzewa się, że to właśnie w nim rzymska arystokracja
upatrywała potencjalnego następcy dla problematycznego Jugurty. Mimo że w Rzymie wrzało, ten zdecydował się zgładzić swojego rywala w samym gnieździe szerszeni. Mordu dokonał niejaki Bomilkar, któremu udało się bez szwanku zbiec z miasta. To był drugi idiotyczny ruch króla po zamordowaniu rzymskich ekwitów w Circie. Senatorom pokazywał on dobitnie, że jest to król nieobliczalny i bezwzględny. Okrutnik na tronie, z którym nie warto wchodzić w żadne konszachty. Wojna musiała być zatem kontynuowana. Jugurcie pozwolono wrócić zgodnie z przyrzeczeniem do domu, ze świadomością, iż zawieszenie broni zawarte z Calpurniuszem Bestią nie ma prawa wejść w życie. Gdy Jugurta opuszczał Wieczne Miasto, miał rzucić na odchodne swą opinię o Rzymie. O miasto przekupne i na bliską zgubę przeznaczone, jeżeli tylko znajdzie kupca. Dalszym przebiegiem zmagań z Jugurtą zajmiemy się w następnym odcinku. Oj, nie spodziewałem się, że tak niszowy temat jak wojna jugurtyńska będzie musiała składać się z kilku epizodów. W każdym razie w tym gorącym dla mnie okresie jest to sposób na w miarę regularną produkcję materiałów przy zachowaniu szczegółowości przedstawianych wydarzeń. Mam nadzieję, że taki stan rzeczy Wam nie przeszkadza. Oznacza to, że na odcinek o Gajuszu Mariuszu będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, choć jak się zapewne spodziewacie, jego bohater będzie obecny także w sadze o bezwzględnym Jugurcie. Dziękuję Wam jak zawsze za wszystkie lajki, komentarze i suby. Jesteście dla mnie nieustającym źródłem inspiracji. Szczególne podziękowania ślę także moim patronom, widocznym na ekranie. Dziękuję Wam z całego serca. Jesteście moją doborową triarią. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Widzimy się za niedługo. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.